Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. 8 dni pozostało do 35. rocznicy obchodów, 35. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek. Jakie będą te tegoroczne obchody ważnego, tragicznego wydarzenia w historii Śląskiej i Polska? Śląska i Polski. Proszę Państwa, przede wszystkim zależało nam na tym, aby rzeczywiście te obchody były takimi obchodami, gdzie będziemy wszędzie napotykać się na informacje dotyczące tego, co się działo w Katowicach i na Śląsku. Najważniejsze było dla nas to, aby Śląsk pamiętał i aby rzeczywiście te informacje docierały szeroko, także mogą Państwo zobaczyć między 13 a 16 spoty filmowe w tramwajach śląskich. Będą Państwo mieli informacje prasowe, które będą docierały ze wszystkich stron. No a jednocześnie chyba też dlatego, że wiele imprez i wiele instytucji włączyło się w te obchody. Tym samym między innymi będzie spektakl Wujek 81 Czarna Ballada w Teatrze Śląskim do obejrzenia i to przez cały przyszły rok tak naprawdę będzie można się na niego także wybrać. Jednocześnie będzie wielki koncert o 17.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym organizowanym przez Solidarność, a także w same obchody 16 grudnia spotkamy się już później po mszy świętej, po obchodach pod pomnikiem na takiej refleksji w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia, gdzie usłyszymy tak naprawdę największych kompozytorów związanych z tematem, bo między innymi Wojciech Kilar i jego Exodus. Czy 16 grudnia pod kopalnię Wujek przyjedzie prezydent Andrzej Duda? Oficjalnie nie mamy jeszcze takiego potwierdzenia, natomiast obchody zostały objęte patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To taka formalność, a jeżeli chodzi o gest w postaci osobistej wizyty, powinien być tego dnia w Katowicach, pańskim zdaniem? Tak, myślę, że tak. Z reguły, zresztą jeśli chodzi o te okrągłe rocznice, to głowa państwa zazwyczaj się na tych rocznicach pojawiała. Wcześniej pan Bronisław Komorowski był na 30. rocznicy, więc myślę, że prezydent Andrzej Duda także pojawi się pod krzyżem. A czy 16 grudnia pod Wujkiem wybrzmi apel smoleński? Wie pan co, na to pytanie chyba nie jestem w stanie panu dzisiaj odpowiedzieć. Takie rozmowy gdzieś się tam toczą. Rozmowy, żeby go nie było? Nie, no w ogóle rozmowy, jak ma to wyglądać, jeśli chodzi o scenariusz. Natomiast przede wszystkim wydaje nam się, że tak naprawdę nie chcielibyśmy, aby wokół kopalni Wujek 9 górników rozgorzała jakaś duża afera związana z tym apelem. Wolałbym, żeby mówiono merytorycznie o tym wydarzeniu, o tym, co z tego mamy, o godności i wolności, o którą ci górnicy walczyli. Dla nas jest to o wiele istotniejsze, a nie chcielibyśmy, żeby coś innego, tak naprawdę coś, na co wcześniej nikt nie zwracał uwagi, przykryło całą uroczystość, także unikamy tego tematu. Także ale łączenie tych dwóch zagadnień, tych dwóch wydarzeń będzie zgrzytem, czy nie przeszkodzi w godnym upamiętnieniu tej dziewiątki? Patrząc na różnego rodzaju wcześniejsze afery, to pewnie jakiś zgrzyt może być. To musimy się z tym gdzieś tam liczyć. Natomiast ja mam czasem takie wrażenie, że przychodzimy pod krzyż przede wszystkim, żeby oddać cześć poległym górnikom. Jak ktoś przychodzi po to, to naprawdę to, co tam będzie powiedziane i dodatkowo. Nieraz były takie sytuacje, ja od wielu lat wchodzę pod pomnik poległych górników. Nie zdarzały się takie sytuacje, że ktoś wypowiadał się tam politycznie. Były takie momenty kiedyś i to wcale nie zmieniło faktu, że po ten krzyż się chodzi po to, bo da cześć. Jak ktoś coś głupiego gdzieś tam zrobi i powie, to nie oznacza, że... Jerzy Wartek, legenda strajku, mówi o tym, że ten apel na Wujku to jest bardzo zły pomysł i tak naprawdę będzie niedźwiedzią przysługą zarówno dla rocznicy strajku, jak i dla tragicznego wyjazdu do Smoleńska i katastrofy prezydenckiego samolotu. Myślę, że Jerzy Wartek tutaj akurat przesadza dosyć mocno. Za kilka dni nikt nie będzie o tym apelu po tym, gdyby był, tak? Nikt by o tym nie pamiętał tak naprawdę, więc ja nie sądzę, żeby to nosiło jakiś taki wielki skutek, czy ten apel będzie, czy nie będzie i co się z tym będzie działo nagle. I żebyśmy w historii to zapisywali w jakichś annałach pod pomnikiem kopalni Wujek, że się odbył apel, a bądź nie odbył. Ja bym tego tak nie traktował. No, bo pamięci, panie dyrektorze, porozmawiajmy chwilę o niej i o wiedzy na temat wydarzeń z Wujka. Czy one są wystarczające dzisiaj, by rozumieć, co dokładnie stało się 35 lat temu i jakie skutki tego widzimy, odczuwamy dzisiaj? Nie, no myślę, że te badania tak naprawdę się dopiero rozpoczynają. Znaczy, mam takie wrażenie, że dopiero od niedawna zaczynamy mówić w ogóle o kwestii historycznej tego wydarzenia i te badania się rozpoczynają.
No, w dniu jutrzejszym mamy konferencję międzynarodową reakcję na wprowadzenie stanu wojennego. Zaprosiliśmy historyków z różnych krajów Europy, aby właśnie odpowiedzieć na to proste pytanie. Znaczy, jak ten wujek odbił się w świecie? Znaczy, co się zmieniło po tych strzałach na... To ciekawe akurat, bo nie było takiego spojrzenia wcześniej. Nie, nie było. Znaczy, się my zawsze... Ja nie lubię, bo na Śląsku czasem się zamykamy i patrzymy u siebie tylko, a co my tutaj, jak... Jak ktoś już, i jeszcze na dodatek zabraniamy czasem pisać innym o nas, bo oni się nie znają. Nie, ja jestem zdania, że właśnie to spojrzenie z zewnątrz jest też nam bardzo potrzebne, bardzo często po to, abyśmy mogli tak trochę dystansu dobrać, nabrać do pewnych wiadomości i informacji. I myślę, że ta konferencja akurat przyniesie taki bardzo pozytywny efekt pod tym kątem. No, w przyszłym roku planujemy wydanie właśnie publikacji z referatami. Jeżeli chodzi o wiedzę, jak w świetle tego można skomentować słowa Mateusza Kijowskiego, lidera KOD, według którego 16 grudnia 81 w kopalni Wujek to były zamieszki, których skutkiem były śmiertelne ofiary? Jest mi przykro, nie, gdy takie słowa padają z ust kogoś, kto no, prawdopodobnie jest jakimś politykiem. Ja aspiruję na pewno do roli jakiegoś lidera opinii. Więc jest to po prostu przykre i akurat dla nas trudno to skomentować. Co źle zrobiono w Polsce w takim razie przez te 35 lat, że jakby brakuje takiej świadomości nawet wśród ludzi, którzy są gdzieś na takim świeczniku. Co źle zrobiono? Znaczy się wie pan, politycy cały czas to źle robią. Znaczy to nie mówimy tutaj o zwykłych, normalnych ludziach, tylko o ludziach, którzy wykorzystują w polityce informacje historyczne i starają się nimi manipulować po to, aby przeciągnąć jeden bądź drugi elektorat na swoją stronę. Pan Kijowski aktualnie chyba próbuje, z tego co wiem, jakiś marsz tam zrobić, tak? 13 grudnia, no więc... Też odwołanie dość oczywiste. Tak, no z naszej strony, z strony historyków, no skandaliczne, czy się odwołanie tego typu do dnia dzisiejszego, czy opowieści o tym, że ZOMO to jakiegoś tam pułkownika zachowywało się kulturalnie, to jest ktoś, kto po prostu nie wie tak naprawdę, o czym mówi. No, możemy setki relacji przytoczyć, aby ludzi nawet pokazać, którzy mogą zaprzeczyć temu, co ten pan opowiada. Znaczy, dla mnie osobiście jest to sytuacja skandaliczna i bardzo patologiczna poniekąd, bo być może pana Kijowskiego ktoś jeszcze słucha i ktoś w to uwierzy. No, to jest najgorsze, co może z tego. No to prostujemy w takim razie dziękuję bardzo. Naszym gościem był Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.